Słuchasz właśnie podcastu Ladies Night Club, twój przewodnik po świecie samopoznania i dobrego samopoczucia. Ja nazywam się Kasia Forest. Ten podcast nagrywamy dla tych osób, dla których ważne jest dbanie o rozwój osobisty, zdrowie oraz sukces w każdej dziedzinie życia. Jeżeli chcesz mieć lepsze zrozumienie siebie, świata i innych ludzi oraz poszerzyć swoje horyzonty, to ten podcast jest właśnie dla ciebie. Razem ze mną w studiu jest moja koleżanka podcastowa Kasia Rajba. Witam bardzo serdecznie. W każdym odcinku naszego podcastu dzielimy się z tobą inspirującymi historiami, praktycznymi poradami i eksperckimi wskazówkami, które pomogą ci zrealizować twoje cele. Przygotuj się na przygodę, która obfitować będzie w mądre rady, inspirujące rozmowy i serdeczne wspieranie się w dążeniu do spełnienia marzeń. Jesteśmy tutaj, by wspierać się nawzajem. Zacznijmy naszą wspólną przygodę teraz. Dziewczyny, po długiej przerwie, bo to w sumie kilka miesięcy, witamy Was serdecznie w podcaście Ladies Night Club. Witamy, witamy po małej przerwie. I jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwe, dlatego że z nami w studiu dzisiaj Aneta Kubas. Witamy Cię, Aneta, bardzo serdecznie, bardzo się cieszymy, że możemy powrócić tutaj i z Tobą rozmawiać dzisiaj. Aneta Kubas, czyli szefowa Biblary Polish Community Center i Library, czyli po prostu polskiej biblioteki w Dublinie. Aneta, witamy Cię serdecznie, bardzo się cieszymy na dziś. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i proszę, ja wiem, że większość chyba wszyscy Cię znają, ale może dla tych, co jakimś cudem Cię nie znają, jakbyś opowiedziała nam parę słów o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz. A, na pewno jest wiele osób, które mnie nie znają. Witam Was. Mam nadzieję, że to jest tak szerokie grono odbiorców, że mnóstwo ludzi mnie nie zna, ale już się przedstawiam. Nazywam się Aneta Kubas, w Irlandii jestem od 2007 roku. Przepraszam, od 2005. Od 2007 prowadzę polską bibliotekę właśnie Biblary. Zakładałam ją z dwiema osobami, żeby należy je jak najbardziej wspomnieć, z Kamilą Okuniewską i Robertem Nowakiem. No i tak działamy do dzisiaj. Zawodowo jestem, można powiedzieć, pracownikiem społecznym, socjalnym. Pracuję w Fundacji Barka, pomagając osobom bezdomnym w powrotach do swoich krajów. Tak ogólnie można powiedzieć. Aneta, no i oczywiście tutaj twoja największa zasługa moim zdaniem, bo tu przez to, że nie tylko właśnie stworzyłaś bibliotekę Biblary, ale również twoim dzieckiem jest festiwal literacki Oczytani i promujesz, no dzięki temu właśnie tej wielkiej, wspaniałej inicjatywie, tak, festiwalowi literackiemu, dzięki temu festiwalowi promujesz czytelnictwo w Irlandii. Chwała ci za to, bo dzięki temu możemy się spotykać na świetnych imprezach, na świetnych spotkaniach w ramach tego festiwalu. I chciałam Cię właśnie zapytać, bo ja jako sama, jako organizatorka też i imprez, i mniejszych, i większych, wiem, jakie to dla mnie znaczenie ma w moim życiu, jak to wpływa na moje życie. I chciałam Ciebie zapytać, czym dla Ciebie jest, Aneta, festiwal literacki? I jakbyś mogła już zacząć mówić o czwartej edycji, czyli tegorocznej edycji, jakie są główne cele tej edycji? No, dla mnie ten festiwal to jest tak, to jest takie naprawdę dziecko, które powstało właśnie z tej już 17-letniej działalności Biblary. I jest to dla mnie no, najważniejsze wydarzenie na pewno kulturalne, które organizujemy. Dla mnie jest to osobiście taka okazja do rozwoju. I mojego, i jednocześnie właśnie tych osób, które pracują przy festiwalu, naszych gości, ale też właśnie tych osób, które przychodzą. Jest to, no, myślę, że prawdziwe święto tutaj polskości, polskiej literatury w Irlandii. Jest to okazja do spotkań, do bycia na bieżąco z tym, co dzieje się i w kraju, w Polsce, i tutaj na miejscu w świecie literatury. Także ta edycja jest wyjątkowa, no każda jest wyjątkowa, bo każda coś innego troszkę ze sobą niosła, ale w tym roku postanowiliśmy rozszerzyć naszą działalność, otworzyć się i zaprosiliśmy do współuczestnictwa, do współtworzenia Trinity College Dublin, ale to opowiem może trochę szerzej później.
I, no i dlatego ona jest właśnie wyjątkowa. Zmienił się trochę skład też, jeśli chodzi o organizatorów, to też później może przedstawię, jeśli będzie okazja. Także no, dla mnie to jest wielka radość, wielkie święto. Co roku jest sporo takiej niepewności, stresu, czy to kiedy trzeba już zaczynać działać i trzeba podjąć tę decyzję, czy robimy przede wszystkim, ale jest ten impuls, robimy i daje to bardzo dużo satysfakcji. Tak, i te nerwy, i ten stres to jest na pewno też część tego, i myślę, że często nie mówi się o tym właśnie, o organizacji, jak to wygląda z drugiej strony, jak to wygląda od kuchni, a organizacja takiego dużego wydarzenia, jak kolejna, już czwarta edycja festiwalu, na pewno wymaga ogromnego wysiłku. I tutaj takie pytanie, Aneta, do ciebie, jakie są największe wyzwania właśnie przy organizacji i tym razem w dwóch lokalizacjach, bo w tym roku jest i w Trinity, tak jak mówisz, i w Biblary. Więc jakie tutaj są wyzwania, jak to wygląda od kuchni? No, ja powiem tak, to może na początku, wiadomo, z czasem jednak nabiera się tej pewności siebie, doświadczenia i tak dalej. Dla mnie to może nie jest stres, jest to ekscytacja, bardziej bym powiedziała, jak najbardziej pozytywne emocje. Jeżeli jest jakiś stresik, to on tylko napędza do działania, to jest tak, że cały czas w głowie tworzą się pomysły. Także jest to taki może stres w jakiś sposób, ale on u mnie akurat i u nas w naszym zespole ma taką właśnie siłę napędową nam daje. Także my staramy się, atmosfera jest świetna, naprawdę mamy to zacięcie, mamy taką chęć, mamy dynamikę i energię do tej organizacji jest to mnóstwo radości przede wszystkim. Na pewno sporym wyzwaniem jest zbudowanie zespołu i teraz w tym roku mogę powiedzieć, że mamy naprawdę silny zespół i jestem z niego bardzo zadowolona, bardzo dobrze nam się pracuje, działamy nadajemy na tych samych falach. Też program, tak? Program to jest kluczowy, zespół jest kluczową sprawą, drugą kluczową sprawą jest program, taki, który zaciekawi jak najszersze grono odbiorców, ponieważ w Irlandii mamy bardzo różną tą naszą Polonię i trzeba jakby dotrzeć do różnych grup wiekowych, do różnych zainteresowań. A jednocześnie chcemy być festiwalem ambitnym i z tego jestem bardzo zadowolona, że co roku myślę, że ten program był dość ambitny, a naprawdę była to impreza dość masowa, można powiedzieć, ponieważ udało nam się zapełniać spore sale. W Biblary mamy dużą salę. I zainteresowanie było naprawdę bardzo duże, bo porównując na przykład jak chodzę na różne wydarzenia tutaj w Irlandii, to widzę, że jest trudno jest naprawdę przyciągnąć ludzi na niektóre wydarzenia literackie. Oczywiście są takie bardzo popularne, gdzie od razu brakuje wejściówek i są wyprzedane bilety, ale są takie, gdzie przychodzi 6 osób, także jest to duże wyzwanie naprawdę, żeby trafić do gustów odbiorców. Zsynchronizowanie oczywiście terminów i nas, organizatorów, sal dostępnych, gości, to jest kolejna duża rzecz. Poza tym to jest sama przyjemność, naprawdę. Mnóstwo ciekawych spotkań, nowych znajomości, inspiracji. Także to jest takie bardzo, bardzo integrujące, konsolidujące środowisko wydarzenie. Aneta, no właśnie, każda edycja jest wyjątkowa, tak jak już wspomniałaś, i tegoroczna edycja, czwarta, również ma w swojej ofercie bardzo różnorodne wydarzenia, od warsztatów kreatywnych, tak, kreatywnego pisania, po panele dyskusyjne. Powiedz, która właśnie z zaplanowanych tutaj imprez towarzyszących festiwalowi, Twoim zdaniem, no, najbardziej jest oczekiwana przez uczestników? To jest takie ciekawe pytanie i ciekawa odpowiedź mi się nasuwa, bo naprawdę ten festiwal jest bardzo równy, moim zdaniem. Naprawdę nie widzę słabego punktu, jakiegoś słabszego i mocniejszego punktu w tym festiwalu. Do tej pory mieliśmy
Mieliśmy może, chyba było bardziej tak, że były te mocniejsze i te takie bardziej niszowe, że tak powiem, punkty programu. A tutaj jednak no, jest tak, że każdy z elementów jest ciekawy, unikatowy i zainteresuje inne osoby. Myślę, że są osoby, które chętnie skorzystają z całego programu i z każdego elementu by coś wyniosły, a są takie, które przyjdą tylko na jedno wydarzenie. Także mamy i dla dzieci, dla młodzieży, mamy dla dorosłych, mamy dla rodzin, mamy warsztaty, zabawy z językiem polskim, spotkania autorskie, wycieczka. Także naprawdę myślę, że każdy z tych elementów może jest i unikatowy, i te wszystkie rzeczy tworzą taką jedną ciekawą bardzo całość, moim zdaniem. Tak, ja muszę przyznać, że jestem bardzo zaciekawiona, bo też nawet niektóre elementy jeszcze sobie nie mogę wyobrazić, na czym to polega i to jest bardzo intrygujące i tak, no nie mogę się doczekać osobiście tego wydarzenia, żeby właśnie zobaczyć, o co chodzi, jak to jest. Ja bym się cieszyła jako osoba dorosła i w tych dla dorosłych, ale w tych dla dzieci też jest zawsze super wziąć udział, więc ja się cieszę, że jest tutaj całe spektrum wrażeń dla My nas wszystkich. sprawdzamy wiesz, paszportów, także śmiało. To super, bardzo się cieszę. Natomiast ja bym chciała na chwilkę wrócić do tej współpracy z Trinity College. Czy mogłabyś powiedzieć coś więcej o tej współpracy i czy może płyną z tego jakieś korzyści? Jak to wygląda ta współpraca z Trinity College? No, ja przede wszystkim bardzo, bardzo się cieszę, że nasza propozycja została przyjęta. To dla nas jesteśmy zaszczyceni. To było takie moje ciche marzenie i udało się, tak? I myślę, że po prostu te trzy edycje, które już się odbyły, zbudowały takie zaufanie do Biblary, do tego, że my wiemy, co robimy, że jest zainteresowanie tym wydarzeniem. No i mogliśmy po prostu spróbować, tak, uderzyć, jak to się mówi, zapukać do drzwi Trinity College. No i się udało. No głównie dzięki doktorowi Krzysztofowi Rowińskiemu, który właśnie pracuje na Trinity College, który no, jest bardzo, bardzo zainteresował się tym pomysłem i od razu. No od razu właśnie to powstała taka obopólna ekscytacja, zainteresowanie tym tematem. Widać było, że nadajemy na tych samych falach, że chcemy właśnie, wiemy, jak ważne jest to promowanie tej polskiej literatury. Krzysztof jest wielkim pasjonatem polskiej literatury i promuje ją tutaj, ucząc właśnie, wykładając język polski na Trinity College. Krzysztof Rowiński jest adiunktem profesora Thomasa Browna na kierunku polonistyka w Trinity College. W 21 roku uzyskał stopień doktora literatury porównawczej na Uniwersytecie w Massachusetts. Także to jest, no, jest to dla nas wielki autorytet i wielkie wsparcie tutaj w festiwalu. Daje nam na pewno ta współpraca dała nam większą dostępność naszego festiwalu, ponieważ jesteśmy w dwóch lokalizacjach, na Inchicore i w centrum, w Trinity. Mamy piękną salę. Pierwszy dzień, sobota, spotkania odbędą się właśnie w sali Trinity College, w Centrum Tłumaczeń. No, przepiękna, zabytkowa sala, także nawet dla samej bytności tam naprawdę warto przyjść, warto się zanurzyć w tym, poczuć się jak student, poczuć się po prostu otoczony tą literaturą, tą atmosferą tej starej, przepięknej uczelni, tak? Także no, serdecznie naprawdę zachęcam do tego. No, na pewno dotrzemy do szerszego grona odbiorców, w tym też do studentów Trinity College, ponieważ studenci Krzysztofa też będą prezentowali swój podcast, nad którym pracowali w tamtym roku akademickim. Także no, ja jestem bardzo, bardzo podekscytowana. Też może powiem, że jeszcze tutaj o pozostałych właśnie organizatorach. Kto jest w tym gronie, no bo to jest jakby, dzięki temu ten festiwal funkcjonuje i jest taki ciekawy.
Dołączyła do nas Agnieszka Matys-Folli z Post-Primary Languages Island, która właśnie dostarczy nam warsztatów. Agnieszka była przez wiele lat dyrektorką polskiej szkoły tutaj w Dublinie, także jest bardzo, bardzo doświadczonym pedagogiem. I naprawdę przygotowała fajne, ciekawe warsztaty, zabawne, jeszcze o nich opowiem pewnie. W naszym gronie od samego początku jest Hania Dąbrowska, socjolog i od początku zaangażowana w działalność Biblary, jest naszym sekretarzem, jest w zarządzie. No i też w tym roku dołączyła do nas Aga Grandowicz, wspaniała ilustratorka, graficzka, która ilustruje książki tutaj. No jest po prostu profesjonalistką. Myślę, że to widać po naszych materiałach w tym roku, że jest to już ten poziom profesjonalny. Także jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi i bardzo podekscytowani. No i oczywiście wszyscy czekają na to, żeby usłyszeć, kto będzie w tym roku gwiazdą festiwalu, kto do nas przyjedzie, żeby opowiadać właśnie o swojej twórczości, żeby podzielić się z Polonią w Irlandii tym wszystkim, co no właśnie niesie literatura, bo po to przychodzimy na ten festiwal, żeby posłuchać, tak, nie tylko pięknej polszczyzny, ale również posłuchać ciekawych historii. I w związku z tym w tym roku, tak, mamy świetne grono twórców, tak zwanych twórców i ekspertów, poczynając od naszej lokalnej pisarki Agaty Bizuk, a skończywszy na Jacku Świdzińskim, który dostał paszport polityki. Zatem, Aneta, jakbyś mogła powiedzieć właśnie, jak są wybierani goście, według jakiego klucza oraz co wnosi według ciebie, tak? Co wnosi właśnie obecność takich gwiazd do festiwalu, no bo oczywiście przychodzi więcej ludzi, jak się pojawi ktoś interesujący, no ale jak to właśnie też wpływa, jak organizujecie taką imprezę, właśnie sprowadzacie gwiazdy festiwalowe, jak to wpływa w ogóle na atmosferę i na całość, na całą właśnie cały proces organizacyjny. No tak, to jest strasznie ważne właśnie. To też był taki przyczynek do tego, żeby zacząć w ogóle ten festiwal. To było to, żeby właśnie, no my tutaj w Irlandii jesteśmy trochę odcięci, mimo że latamy, że jest internet oczywiście, że już zamawiamy sobie książki i tak dalej, no to mimo wszystko tego życia takiego bezpośredniego kontaktu z pisarzami, ze spotkaniami autorskimi, z tym świadkiem literackim, no jednak jest to bardzo, bardzo, bardzo mocno ograniczony dostęp, także staramy się tą lukę wypełniać, nie tylko my oczywiście, bo i polskie szkoły i robią i inne organizacje tutaj oczywiście od czasu do czasu organizują takie wydarzenia, no ale tego nigdy, zawsze jest za mało, także jest dla nas bardzo ważne, żeby Polacy tutaj nie byli odcięci od tego, co się dzieje w kraju, no bo często docierają do nas tylko takie rzeczy najbardziej popularne, tak? Czy przez to, jak działa, no po prostu jak są filtrowane informacje, które do nas docierają, jak są nam podsuwane, tak? Przez różne logarytmy i tak dalej, no to często jesteśmy ograniczeni tylko do części informacji, takich najbardziej powszechnych, popularnych i tak dalej. Także tutaj dla nas ważne jest, żeby pokazywać coś nowego też, żeby nie tylko ci tacy, to w czym stale przebywamy, ale też żeby zetknąć się z czymś nowym. Także dlatego właśnie Jacek Świdziński to jest gość, którego podsunął nam, zasugerował właśnie Krzysztof Rowiński i jestem bardzo, bardzo zadowolona, bardzo podekscytowana, że będzie naszym gościem, że przyjął zaproszenie. Jacek pracuje w Bibliotece Narodowej, jest kulturoznawcą. Mimo, że jest dość młodym jeszcze twórcą, to ma już na swoim koncie dużo nagród, no w tym właśnie to uwieńczenie Paszport Polityki z ubiegłego roku. No także to świadczy o jego randze. On jest twórcą komiksów i w ogóle też w Bibliotece Narodowej pracuje w dziale komiksów. Także myślę, że to jest atrakcyjny bardzo temat. Tutaj Paszport Polityki dostał właśnie za tą książkę festiwal.
opowiada ten komiks o festiwalu młodzieży w 55 roku. A nie wiem, czy tu widać. Jest to te ilustracje są takie, wypadła mi moja zakładka, jestem już tak pod koniec. Bardzo ciekawie stworzona książka, bardzo polecam, która w ogóle lata 50. w Polsce są moim konikiem. No jestem bardzo, bardzo czekam na to spotkanie. Właśnie opowiadające o tych czasach, kiedy w tej, tak, 9 lat po wojnie, 10, przepraszam, 10 lat po zakończeniu II wojny światowej odbywa się taki kolorowy festiwal, gdzie w Polsce jeszcze Warszawa jest jeszcze w ruinie, tak, część rzeczy jest odbudowanych czynem społecznym, stworzone nowe budynki, także te ogromne kontrasty, ogromny kontrast kultur, i ten książka pokazuje, jak każdy próbował coś po prostu uszczknąć z tego wydarzenia, i te osoby, które przyjeżdżały, i te które gościły. Było to wielkie takie wydarzenie, na przykład było takie hasło, żeby każda rodzina w Warszawie przyjęła jednego gościa na obiad tego festiwalu. Także można sobie wyobrazić, jakim echem to w ogóle się odbijało. To było no coś niesamowitego, niespotykanego. Także to no barwy, muzyka, dźwięki. No, oczywiście no, wszystko w propagandzie. Wiadomo, przedstawione przez pryzmat propagandy, no ale mimo wszystko jest to bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie kulturowe. Także mówię, bardzo, bardzo czekam na to spotkanie. No też będzie Agata Bizuk w niedzielę, będzie z nią spotkanie autorskie. Też Agata będzie w tym roku prowadziła warsztaty kreatywnego pisania w sobotę, czyli w sobotę warsztaty kreatywnego pisania od godziny 10 w Trinity College. Także ja serdecznie zapraszam na te warsztaty, bo Agata ma bardzo fajny program, bardzo fajny plan. Zapraszam wszystkich naprawdę, bo to jest dla każdego przeznaczone. Nie pytałam dokładnie jeszcze Agaty właśnie, ale myślę, że można też, jeżeli ktoś na przykład ma dzieci, nastolatków, którzy nie są pewni, czy dziecko będzie w stanie pisać coś po polsku, no to ja myślę, że nie będzie żadnego problemu, żeby to dziecko pisało też po angielsku, także nie zniechęcajmy się. My nie jesteśmy jakimiś ortodoksami, rozumiemy, że nasze dzieci są tutaj dwujęzyczne i jesteśmy otwarci na to, jeżeli będą tworzyli jeżeli na pewno nasiąkną językiem polskim na samych warsztatach, a jeżeli napiszą po angielsku, to naprawdę absolutnie też to docenimy, jest to mile widziane. Ja się wybieram, także też was zapraszam, bo to nie jest dla jakichś osób, które tylko planują zostać pisarzami albo coś tworzyć. Myślę, że to jest świetna po prostu zabawa, kreatywne spędzenie czasu, odkrycie swoich nowych możliwości, umiejętności. No i w tej przepięknej sali właśnie w Trinity College, także no serdecznie, może to będzie jedyna okazja, żeby mieć zajęcia w Trinity College, tak? Także serdecznie do tego zapraszam. No i w niedzielę Agata będzie miała swoje spotkanie autorskie, to już w Biblary, i będzie to prowadziła znana blogerka. Także serdecznie zapraszam na te wydarzenia. A ja tak cały czas myślę jeszcze o tych warsztatach, nie ukrywam. I tutaj zauważyliśmy, że są w programie takie nowatorskie elementy, poetycki recycling czy pstryk, warsztaty multisensoryczne dla dzieci. I tak po pierwsze, to może byś troszeczkę jeszcze więcej opowiedziała, Aneta, o nich, ale też czy jak ważne jest dla organizatorów i dla nas wszystkich też wprowadzanie tych nowych, kreatywnych form uczestnictwa w literaturze. No tak jak mówiłam właśnie, zależy nam na tym, żeby docierać do jak najszerszej rzeszy odbiorców.
I też, żeby zachęcać te osoby, które może jeszcze nie były u nas nigdy w bibliotece, może nie były nigdy na festiwalu, nigdy nie słyszały o Biblary, bo jest mnóstwo oczywiście takich osób. Wydaje nam się, że skoro biblioteka już działa 17 lat, to wszyscy o niej tu wiedzą. No to oczywiście, że tak nie jest. To wiadomo, to ludzie się zmieniają, wymieniają, wyjeżdżają, przyjeżdżają, także chcemy tutaj zachęcać nowe osoby, żeby do nas przychodziły, żeby jak najwięcej z tego korzystały. No to jest dla was, to jest wszystko dla ludzi, żeby po to tylko to robimy. My to robimy na zasadzie wolontariatu, nikt z nas nie ma z tego żadnych korzyści poza ogromną satysfakcją, także no to wszystko jest dla was, żebyście mogli korzystać, żebyśmy my mogli oczywiście z tego korzystać, bo ja się nie mogę doczekać. No więc właśnie tak, o warsztatach Agaty już powiedziałam. To będą takie warsztaty tworzone przez zabawę, także sobie będzie mapa myśli, która na pewno się przydaje w każdej dziedzinie, nie tylko do pisania tekstów. Także naprawdę będzie to bardzo, bardzo przydatne na pewno. Warsztaty Pstryk będą w sobotę, w niedzielę w Biblary. To są takie warsztaty interaktywne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Oczywiście, jak dziecko będzie miało 7 lat, to też, albo nie wiem, 37, to może też nie wygonimy. W każdym razie jest to taka Kasia Eliasz, jest piosenkarką, muzykiem i robi takie warsztaty. To nie są pierwsze, jedyne warsztaty, które dla nas zorganizuje. Ona robi to tutaj w Dublinie i ma już w tym spore doświadczenie. Są to takie warsztaty z muzyką na żywo, z instrumentami, czyli dzieci mogą się zapoznać z instrumentami, z dźwiękami, tak? I właśnie opiera się na tym, aby poszerzać tą wyobraźnię dzieci i też czerpie inspirację z polskiego folkloru, z baśni polskich. Do tego dochodzą właśnie onomatopeje, czyli różne wyrazy dźwięku naśladowcze, tak? Które dzieci poznają, uczą pracy zespołowej, wyrażania siebie, interakcji. No i ta muzyka właśnie na żywo, to jest, to, inspirowane jest to teatrem, tak, czy będzie Maciej Bliziński będzie grał na kontrabasie, Rafał Szydłowski na skrzypcach, no także wyobraźcie sobie, no coś przecudownego, także serdecznie polecam. Jak ktoś ma troszkę młodsze i troszkę starsze dzieci, to naprawdę też śmiało, mówię, nie będziemy sprawdzać tutaj metryki, na pewno każde dziecko z tego dużo wyniesie. No potem właśnie w sobotę w Trinity College będą zajęcia Agnieszki Maty z Folii. Poetycki recykling to będzie coś takiego, też to jest dla każdego, absolutnie nie dla poetów tylko, ani w ogóle, mogą być poeci, to w ogóle nie ma znaczenia, tak? Każdy, kto jest zainteresowany słowem, rozwijaniem siebie i znowu odkrywaniem sobie nowych umiejętności, jest mile widziany. To będzie w ten sposób, no też nie chcę tak wszystkiego jakby tam zdradzać, żeby trochę to było też takie intrygujące, ale no mniej więcej na przykład chcemy się oprzeć na irlandzkich poetach, żeby też tutaj promować tą kulturę naszych gospodarzy. I na przykład ćwiczenia są typu, na przykład mamy słowa właśnie z wierszy, które już są napisane. Są one wycinane słowa albo linijki i po prostu tworzymy z tego nowe wiersze, już według swojego uznania, według tego, co nam w duszy gra. Albo na przykład są zamazywane słowa w wierszu i wstawiamy swoje, także recykling, tworzymy coś nowego, także naprawdę nie trzeba się martwić, że zabraknie nam inspiracji, nie będziemy wiedzieć, co zrobić, co napisać, po prostu idziemy i bawimy się, także to będzie fantastyczne, ja też się tego nie mogę doczekać. Potem będzie jeszcze, Agnieszka prowadziła też table quiz, także myślę, że to jest znana i lubiana zabawa, po prostu quiz z literatury polskiej, też zabawne zajęcia, sprawdzimy się trochę, na pewno będzie dużo śmiechu, dużo zabawy, no i będą nagrody, także zachęcam bardzo, bardzo mocno do udziału w tych zajęciach. Świetnie, Aneta, to w takim razie
przejdźmy do kolejnych punktów programu, no bo będzie panel Zaangażowanie polityczne Polonii oraz sesja o irlandzkim prawie jazdy czy rejestracji do wyborów. I to wszystko wskazuje, że tutaj mamy troszkę w inną stronę idzie festiwal, bo jest tutaj ten wymiar edukacyjny i społeczny zaimplementowany. Więc Aneta, moje pytanie jest, jak ważne jest dla ciebie, aby właśnie festiwal miał też poszedł w inną stronę, czy miał też inny wymiar? Tak, nam właśnie zależy, żeby festiwal pokazywał różne aspekty życia, różne rzeczy proponował, po prostu różne tematy naszym odbiorcom. Mamy tutaj dowolność, nikt nas nie ogranicza, to jest nasz autorski projekt. I też nie robimy tak, że każda edycja ma jakiś swój konkretny temat czy jakiś podtytuł. Dlatego to, co akurat w danym roku nas zaciekawiło, no to możemy tutaj pokazać. Akurat przyczynkiem do tego było wydanie książki Polacy w Irlandii, Transnarodowe społeczności w dobie migracji poakcesyjnej. To jest książka wydana. Książka, właśnie no badania nad migracją, nad Polonią tutaj w Irlandii i zaangażowaniem politycznym. I gościem zaproszenie tutaj przyjęła dr Dominika Pszczółkowska, jedna z autorek tej książki. No i ona właśnie będzie gościem, głównym gościem tego panelu dyskusyjnego. Jest ona adiunktem w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej pracowała na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Także bardzo tutaj są ciekawe informacje, które dokładnie dotyczą nas. Dlatego chcemy też o tym porozmawiać. Zaangażowaliśmy w to też Forum Polonia, o naszą bratnią organizację. Będą jej dwaj przedstawiciele też brali udział, dwoje przedstawicieli w tym panelu, Teresa Buczkowska i Wojciech Kostka. No i będziemy dyskutować, tak? Panel będzie prowadził Krzysztof Rowiński. Także spodziewam się ciekawej dyskusji tutaj. I też właśnie to będzie, tuż po tym będzie spotkanie z gardzistą Karolem Piechem, który właśnie odpowie na pytania, tak, które tutaj możemy mieć, także właśnie na przykład no, dotyczące irlandzkiego prawa jazdy, czy na przykład zagubionego paszportu, takie rzeczy, które najczęściej, pytania, z którymi najczęściej on się spotyka w swojej pracy. Także będzie można zadać te pytania i też będzie można zarejestrować się do wyborów. Karol przyniesie ze sobą odpowiednią pieczątkę i formularze, także jeżeli ktoś będzie chciał wygodniej się zarejestrować do wyborów, to też będzie taka możliwość. Ja też bym chciała powiedzieć od razu o panelu o tłumaczeniach, który będzie w sobotę w Trinity College, w sali działu Instytutu Tłumaczeń. Mamy jeszcze dwoje gości z Polski. Będzie to Aga Zano, tłumaczka z języka angielskiego i odwrotnie, członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, stypendystka Literature Island, Queen's University Belfast i University of Edinburgh. Także mamy tutaj, no naprawdę mamy takich gości w tym roku bardzo, bardzo, bardzo interesujących. I też w tym panelu będzie brał udział też Krzysztof Umiński, też tłumacz literatury anglojęzycznej i francuskojęzycznej. Też nagradzany, nagroda imienia Jerzego Giedroycia, nominowany do nagrody Konrada Jerzego Giedroycia, nagrody historycznej Kazimierza Moczarskiego. Także też bardzo, bardzo ciekawa postać. Będzie można posłuchać, jak wygląda praca tłumacza. Może ktoś jest zainteresowany tym tematem. Myślę, że tu jest sporo osób w Irlandii, które mogą być zainteresowane. Też młodych ludzi, tak, studentów. Także no, serdecznie zapraszam do tych spotkań, bo naprawdę wiele, wiele można z nich wynieść. Wow, nie ukrywam, że się bardzo cieszę na te też elementy i pragmatyczne, takie, które tak naprawdę wszyscy z tego skorzystamy. Natomiast niedziela Biblary to dzień poświęcony polonijnym twórcom. I Aneta, jakie ma znaczenie promocja polskich autorów mieszkających za granicą dla festiwalu?
No tak, no przede wszystkim to myślę, że wielu słuchaczy czy widzów tutaj może być zdziwionych, ilu Polaków tutaj pisze. To jest naprawdę ogromna rzesza, bo ja sama się zdziwiłam, kiedy zrobiliśmy pierwszy raz, zorganizowaliśmy w tamtym roku te targi polonijne, targi książki polonijnej. Byłam po prostu naprawdę pozytywnie zaskoczona ilością zgłoszeń. Także w tamtym roku mieliśmy około 20 twórców, którzy pokazywali swoje książki. To są książki już wydane. Także jest to bardzo, bardzo ważne, żeby te osoby pokazywać. Chcę, no, jest moim takim planem, żeby to rozszerzyć, ten element na przyszłość. Na razie to wygląda tak, że po prostu pisarze mają swoje stoiska i tam można do nich podejść, rozmawiać, oglądać, zrobić sobie zdjęcie, wziąć autograf. Jeżeli ktoś chciałby się zgłosić, to zgłoszenia są przyjmowane do ostatniego dnia. Mamy dużo miejsca, także każdy się zmieści. Chcemy jak najwięcej osób pokazać. Udział jest bezpłatny. Wystarczy napisać po prostu maila na biblary@gmail.com, podać swoje dane i krótkie bio. I my zapewniamy stolik, zapewniamy krzesło, resztę sobie można zaaranżować według swoich potrzeb. Także serdecznie zapraszam do tego. To jest dla mnie bardzo ważne, bo mam wrażenie, że te osoby, no, mają po prostu mało okazji do tego, żeby się zaprezentować. Są mało tutaj promowane, powiedziałabym, że prawie wcale. Także każdy z tych twórców, chyba mam wrażenie, musi zadbać sam o swoją promocję. Jest to bardzo trudne, żeby się wybić, żeby uzyskać sukces w świecie literackim. Także no, staramy się dać taką możliwość i naprawdę serdecznie zapraszam. Każdy, kto chce się zgłosić, wystarczy, żeby napisał e-mail i zapraszamy. Będzie dla niego miejsce. Wspaniale, Aneta, myślę, że festiwal to właśnie jest taka przestrzeń, takie miejsce, żeby zaistnieć. Także kochani, jeżeli piszecie, to zapraszamy, bo naprawdę festiwal literacki Oczytani to jest miejsce, gdzie powinniście być. No ja mam nadzieję, bo to już czwarta edycja, mam nadzieję, że te festiwale będą się rozwijać, będzie ich coraz więcej i właśnie chciałam cię zapytać o plany, tak, na przyszłe edycje festiwalu Oczytani. Czy masz już jakieś tutaj pomysły, tak, co się będzie działo na kolejnych edycjach, no i oczywiście o kierunki rozwoju festiwalu. No tak, oczywiście, to już to na pewno będę robiła wszystko, żeby ten festiwal się odbywał co roku. Mam nadzieję, że będzie trwał. Ja zrobię wszystko ze swojej strony. Kierunki, no na pewno będziemy szli w tym kierunku współpracy z innymi instytucjami tutaj, bo to jest potrzebne. Zdecydowanie nie możemy się zamykać tylko do, nie chcemy. Możemy oczywiście, ale nie chcemy się zamykać tylko do jednej, tylko do nas. Chcemy poszerzać, chcemy łączyć Biblary i ten festiwal to właśnie to jest ten cel, żeby łączyć ludzi, żeby się poznawali, żeby się inspirowali nawzajem. Dla mnie to jest niesamowite, jak po prostu z niczego tworzymy coś nowego, tak? I to jak ci ludzie się spotykają, my się spotykamy i po prostu od pomysłu do pomysłu coś powstaje fantastycznego. Myślę, że będziemy szli w kierunku też, żeby troszeczkę dodać elementów irlandzkich. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby promować tą polską literaturę i polski język tutaj. Jest to absolutnie kluczowe, dlatego że tego jest po prostu mało. Ale no jednak jesteśmy w Irlandii, nie jesteśmy oderwani, także w tym roku jest to właśnie przez Trinity College i tak dalej, ale będziemy, myślę, się jeszcze dodatkowe elementy będą tutaj irlandzkie wprowadzane. No będzie to też piąty, więc jubileuszowy festiwal, więc na pewno też coś będzie specjalnego. Na pewno będą fantastyczni goście, ponieważ już mam kilku pisarzy, którzy naprawdę z najwyższej półki, którzy są zainteresowani i chcą przyjechać. Jest kwestia naprawdę tylko dogadania terminów. Także pozytywne jest to, że pisarze chcą tu przyjeżdżać, ponieważ słyszą, kto już u nas był, kto był gościem wcześniej.
Także może przypomnę, mieliśmy Wojtka Chmielarza, mieliśmy Kubę Żulczyka, w ubiegłym roku Dorotę Masłowską, także Ewę Wojdyło. No, wspaniałe nazwiska, które po prostu otwierają kolejne drzwi i no i działamy, tak? Także będzie na pewno będzie dobrze, na pewno będzie ciekawie i interesująco. Tutaj Aneta, domykając już tutaj naszą rozmowę i tak zagłębiając się, jako że jesteś tutaj bijącym sercem tego przedsięwzięcia, co chciałabyś może, aby uczestnicy zabrali ze sobą po zakończeniu festiwalu? Może jakie wrażenia albo doświadczenia? Co według Ciebie byłoby najbardziej wartościowe? No, chciałabym, żeby nas wszystkich tutaj celem jest to, żeby ludzie po prostu, żebyśmy się czuli oczywiście dumni ze swojego pochodzenia, żebyśmy czuli się dumni ze swojego języka, żebyśmy mieli świadomość, jakie to jest bogactwo, nasz język polski, jaka to jest bogata kultura. Na pewno nowe znajomości, nowe kontakty to jest absolutnie niezbędne. Dla wielu osób taki festiwal to jest okazja do spotkania się raz w roku tylko z niektórymi osobami. Na pewno większa znajomość literatury, różnych nowinek, tego, co się dzieje aktualnie na rynku. Wyższe poczucie wartości osób, tak? Poznanie siebie z nowej strony, z jakichś innych nowych zainteresowań, jakichś cech, których do tej pory nie znaliśmy, jakichś umiejętności. Łączę też, żeby te, chcemy też łączyć pokolenia, czyli po prostu w tych naszych wydarzeniach naprawdę mogą uczestniczyć babcia i córka i wnuczek. To jest mnóstwo okazji do wspólnej zabawy i też do dowiedzenia się czegoś nowego i takiego zetknięcia się z tą wyższą kulturą, którego naprawdę jest mało. Oczywiście w Irlandii odbywają się różne wydarzenia bardzo wartościowe, jednak to, co jest w języku polskim, bardziej dociera do naszej duszy, do naszego serca. To będzie tak. To jest nasze dziedzictwo i po prostu ono będzie bardziej zawsze do nas docierało. Na pewno nową wiedzę też na temat Irlandii, tak? To nie tylko chcemy tutaj, absolutnie nie chcemy się ograniczać, oddzielać, ponieważ wycieczka, jeszcze o niej nie wspomnieliśmy, przecież 19 maja w niedzielę będzie wycieczka po Dublinie literacka. 4 godziny po prostu poznawania irlandzkiej literatury, poznawanie Dublina. Myślę, że osoby, które mieszkają tu po 15-20 lat, naprawdę mogą być zaskoczone, mogą nie wiedzieć wielu rzeczy. Ja brałam udział w tej wycieczce w ubiegłym roku podobnej bo drugi raz organizujemy coś takiego ze względu na to, jaki sukces to był. No i dowiedziałam się mnóstwa ciekawostek. Naprawdę patrzę na to miasto inaczej trochę. Także serdecznie zapraszam do udziału w tej wycieczce. Fantastyczna Sinead będzie nam prowadziła, Sinead Butler, która po prostu jest bardzo ciekawą postacią, mówi po polsku, uczyła się w Krakowie, studiowała w Krakowie no jest wielką pasjonatką i polskiej, i irlandzkiej kultury, także to jest świetne. No, mam nadzieję, że każdy coś wyniesie z tego festiwalu dla siebie, a przede wszystkim apetyt na więcej i na przyszłe edycje. Tak, ja czuję, że jeszcze festiwal się nie odbył, ja już mam apetyt na więcej. I tak jeszcze chciałabym tutaj naszą Kasię wypytać, bo wiem, że tutaj też inne imprezy się szykują. Kasiu, czy opowiedziałabyś, czy coś tutaj na nas czeka? I wiem, że już jest blisko, blisko. Tak, oczywiście, no to jak zwykle u nas w klubie się zawsze coś ciekawego dzieje, dziewczyny. Hej, kochane, mamy okazję się spotkać już w tym tygodniu, 18, tak, kwietnia, w czwartek. Zapraszamy do Trinity Bar and Venue. Mamy naszą kultową imprezę Ladies Night Party, także jak zwykle networking, konsultacje, tak, finger food, interaktywne dyskusje. Zapraszamy Was, kochane, bo warto się spotykać, tak, warto cały czas tutaj się inspirować. Tak jak słyszycie, Aneta opowiada, ile tutaj ciekawych rzeczy się
w trakcie takich wydarzeń, spotkań, tak, networkingu może podziać, wymiana doświadczeń, nauczenie się nowych rzeczy, spojrzenie z innej perspektywy na swoje życie. Także zapraszamy na festiwal Oczytani, zapraszamy na imprezę w czwartek Ladies Night Party. Ja bym chciała tylko jeszcze, Anetko, żebyś powiedziała, jak znaleźć festiwal w sieci. No przede wszystkim warto zajrzeć na naszego Facebooka Biblary i tam są linki do wszystkich wydarzeń, do biletów. Też jesteśmy na Eventbrite, także też Festiwal Oczytani, jeśli wpiszecie, to na pewno znajdziecie. Pewnie tutaj zamieścimy w linku też odnośnik. Także ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że Hello Irlandia jest znowu naszym patronem, że wspiera nas jak co roku. Także bardzo dziękujemy za to. No i serdecznie, serdecznie wszystkich zapraszam do udziału. Tak, kochani, w linku znajdziecie informacje o festiwalu oraz o różnego innego typu wydarzeniach tutaj w Irlandii. Także zapraszamy, kochani, korzystajcie z tej oferty festiwalowej, bo warto. No i do zobaczenia na festiwalu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.